upłynęło ponad ćwierć wieku od upadku systemu komunistycznego, końca PRL-u, to jednak ciągle jeszcze wiele kwestii nie zostało do końca zbadanych, rozwikłanych. No, materiał źródłowy jest ogromny, mnóstwo dokumentacji pozostało, a wbrew pozorom wcale aż tak bardzo historycy się w latach 90. jeszcze nie palili do badania tych problemów. I dopiero stopniowo teraz można powiedzieć, że bardziej ludzie z nowego, młodego pokolenia zaczynają bardziej metodycznie zajmować się okresem Polski Ludowej. Propaganda też się w pewnym sensie zmieniała, podobnie jak te etapy rozwoju politycznego, i do 1956 roku była bardzo nachalna, można powiedzieć, i wkraczała we wszystkie sfery życia. Później troszeczkę to zelżało, ale do końca oczywiście wszystkie media były pod kontrolą władzy. Ideologia marksistowska określała pewne reguły poznawania przeszłości, w związku z tym w taki sam sposób uczono dzieci w szkole i studentów na uniwersytetach, że historia to jest walka klas, że nie obowiązuje na przykład tradycyjna genetyka, tylko nowe radzieckie odkrycia w zakresie genetyki, że człowieka można wychować, a nie dziedziczy on niczego. To było bardzo ważne, ponieważ komunizm zakładał wychowanie nowego człowieka, a zatem on nie może niczego dziedziczyć, nie może w ogóle niczego dziedziczyć, bo to, co mógłby dziedziczyć, to jest złe z czasów II Rzeczpospolitej. Jeśli można mówić o jakimś szczęściu w latach Polski Ludowej i PRL-u, to w tym kontekście, że wielu nauczycieli i wielu rodziców to są ludzie mądrzy, którzy potrafią tym młodym ludziom ukształtować odpowiednio umysły. To jest drugi obieg naukowy. Mówi się o drugim obiegu książek, prawda? Zwłaszcza podkreśla lat 70. i 80., ale to jest też taki drugi obieg edukacyjny. Najtrudniejszy okres to jest ten pierwszy okres powojenny, a później to jest takie spieranie się dwóch rzeczy. Oficjalnego państwa, które też słabnie z czasem. Prawda? Epoka Gierka, epoka tego bigosowego socjalizmu, pewnego zelżenia systemu, otwarcia na zachód. Ale pamiętajmy, że mimo wszystko ta ideologia marksistowska zawsze trwa w nauczaniu. Rok 75, nowy podział administracyjny kraju się zbliża. Zapis w Konstytucji o związkach, czy o silnym sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Więc system słabnie, a ta dwoistość świata także w szkolnictwie pozostaje do samego końca.